nowoczesny sposób zachęcić młodzież do poznawania historii Polski i sprawić, że dzieje naszego państwa będą fascynującą przygodą. W Krakowie odbyła się gala finałowa 7. edycji filmowego konkursu historycznego Patria Nostra. Tych filmów nie powstydziłby się sam Steven Spielberg. Ich autorami są uczniowie polskich szkół. Bardzo im się to podobało, no bo to jest taki film, gdzie coś się dzieje. Akcja jest cały czas, nie? Musieli wskoczyć na samochód, użyć pistoletów. Wszystko po to, by poprzez własnoręcznie nakręcone filmy lepiej poznać historię Polski. No liczy na to też poczucie pewnego bezpieczeństwa. To jest miejsce, w którym możemy żyć spokojnie. Mamy wszystkiego pod dostatkiem, niczego nam nie brakuje. Konkurs historyczny Patria Nostra to też ukłon w stronę polonijnej młodzieży. Jest konkurs specjalnie dla młodzieży polonijnej, odrębny, w którym bierze udział 70 szkół z Polonii Świata. Oraz dodatkowo zapraszamy młodzież polonijną do udziału w konkursach regionalnych. Tęsknota za ojczyzną w nich bardzo mocna. Oni poznają historię przez kulturę też. Poznają historię łącznie przez śpiewanie nawet narodowych piosenek. Polskim patriotą można być wszędzie, niezależnie od miejsca zamieszkania.